Zapomniane kresy. Ostatnie polskie lata to piąty tom cyklu poświęconego polskim kresom. To, że zapomniane, to nie oznacza, że nieciekawe. Ale faktycznie zapomniane, bo kto pamięta, że polskie kresy to także Żmudź i Inflanty. Gwarantuję jednak czytelnikom, że będzie tam dużo ciekawych historii, dużo nieznanych historii, a przede wszystkim opowieści, które ich zajmą. Szczerze polecam, Sławomir Koper.